Dobranoc, coś się zepsuło i nie mogłem usłyszeć od siebie, spróbuję ponownie. Wybory KWW Stonogi nie powiodły się. Myślę, że to dziwka z Polski, głupia firma, te karaluchy PiSu, ten idiota, ta cholerna rzecz, nie zrozumcie mnie źle. Jeśli to wiele dla ciebie znaczy, jeśli to dużo dla ciebie znaczy, ludzie, którzy mają taki sam udział społeczny ze mną, moją rodziną, moim życiem prywatnym, moją pracą, czymś innym, ale tylko 70 lub 80 tysiącami głosów, powinni zostać PiS przeklęty, jak tylko go zniszczysz. Platforma nie uderzyła cię jak PiS, do diabła. Aż wasze dzieci gryzą. O bólu, piekło jest piekłem. To tragedia w przypadku antyludzkości, w kraju, w którym media nie mogą powiedzieć, że Zbigniew Stonoga jest niezdecydowany. Ta osoba ma 118 przekonań, aby uwolnić to rzecz, powtórz, sędzia upadek, George Orwell, prostytutki w męskim sądzie zostały postawione w stan oskarżenia bez powodu, a lata później zdecydowały, że nie warto w parlamencie. PiS pozwoli ci się pieprzyć. PiS się nudzi, jakby platforma nie paliła. Ta dziwka, ten mały karaluch, cholerny bałagan Kaczyńskiego cię zniszczy. Sumliński, Kanie, Rachonie, Telewizja Republika docenią życie. Pieprzyć idiotów, polskich idiotów. Oczywiście, że mam, bo mogę sobie na to pozwolić. Przechodzę przez to gówno. Dzisiaj mam zamiar pieprzyć, już kupiłem bilet z Polski i pieprzę cię, idioto, po polsku. Dlaczego jesteś tak głupi, szalony, że wybrałeś PiS, bez Korwina, bez Stonogi, dla pieprzonego tyłka Pitera, dla prostytutek przez idiotów Kukisa? To dziwka z Polski, dla tej kurwy Polski, dla tego przeklętego futra, nic nie zmieni się w tym kraju, ponieważ jest tego warte i musisz przeklinać, przeklinać i wygrywać, ponieważ jesteś narodową dziwką, jesteś przegrany. I miłość, która mnie wspiera, dziękuję. Ponieważ jest to garstka Polaków, dziś jest 70 tysięcy ludzi, może 80, bo trzymam się ciebie, bo trzymasz ten telefon. Tak, ta dziwka z Polski jest fantastyczna. Wreszcie mówię im we wspólnym mieszkaniu, głupie, prymitywne kaczki. Te cholerne karty kredytowe są waszym majestatem, waszą godnością. Cholera, Polacy pracują w Dash Corporation i przy karcie bankowej. Nie warto, kim być? Och, krępowanie się z tobą rozmawiać, krępowanie, zamykanie ust, naprawdę. Pozwól mi, słuchać. Ci, którzy wybierają PiS na złe prostytutki, cholera, zasługują na antypolaryzację. Dobranoc, co się stało, fagot? Co masz na myśli, na razie zrobię gówno. Cholera, zawstydzająca, 9 spraw karnych, zawstydzająca odkrycie głupiego skandalu. Ta głupia Polska, piekło, zabrała cię do Auschwitz i otworzyła piec. Bez względu na to, jak głupie jest, suka, jest dla ciebie szkoda.